Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, Polski Ład to no, w zasadzie nie opinia, tylko fakt. W dużej mierze chaos. Tak to na dzisiaj wygląda. Jak to możliwe, że tak istotne zmiany, no, obejmujące wszystkich po prostu Polaków, przygotowano tak niedokładnie? Pozwoli pan, że jednak potraktuję to jako opinię i się z nią nie zgodzę, bo po pierwsze, Polski Ład to... Dzisiaj rozmawiamy o tym aspekcie podatkowym, to naturalne, bo nowa reforma, największa od 20 lat reforma podatków weszła w życie 1 stycznia i za sekundę do tego wracamy, tylko warto przypomnieć, że Polski Ład to jest... program dużo szerszy. Ale ja mówiłem o tym podatku modernizacyjnym. Tak, ale żebyśmy pamiętali, że, że to jest wielki program inwestycji, już druga tura naboru dla... Tak, na Unii Europejskiej, których również, nie ma. Tak, panie, ale na tym polu będą sukcesy również na pewno, również na pieniądzach krajowych, z Banku Gospodarstwa Krajowego, już druga transza dla naborów dla samorządów trwa i tak dalej, i tak dalej. Ale dobrze, skupmy się na kwestiach podatkowych. To jeszcze tak językowo porządkując. Zdaniem pana posła, wprowadzaniu Polskiego Ładu, tego podatkowego elementu, nie towarzyszył chaos, tak? Towarzyszyły klasyczne choroby wieku dziecięcego, tego typu reformy. Oczywiście należy bić się za nie w piersi, należy przeprosić i należy te błędy naprawić. Już jest podpisane rozporządzenie ministra finansów, który tym osobom, dla którym potrącono zaliczkę w wyższej niż to powinno być wysokości, to rozporządzenie sprawi, że te pieniądze do nich wrócą. Rzeczywiście to nie powinno się było zdarzyć. Prawdopodobnie ktoś, kto założył, że każdy podatnik na wyrywki wie, czy złożył PIT 2, czy nie złożył, kiedy go złożył i co w nim napisał, no myślę, że nie oceniał rzeczywistości realnie i trzeba było pod tym względem uszczelnić. Ale mówimy cały czas... Pani proszę, ulgę dla klasy średniej. Kto powinien, no bo rzecz dotyczyła do tej pory nauczycieli, no bo oni z góry mają płacone jakby, więc dlatego już odczuli tę zmianę, część niekorzystną dla nich już teraz, no ale większość dostanie wypłaty za styczeń pod koniec tego miesiąca. I jak wygląda dokładnie ten mechanizm ulgi dla klasy średniej? Kto ma spadać PIT 2, kto nie ma tego robić? Pan poseł potrafi naszym słuchaczom wytłumaczyć, kto powinien właśnie z tym dokumentem udać się do Urzędu Skarbowego? To znaczy tak, żebyśmy mieli jasność. Rzeczywiście zdarzyło się, bo to nawet nie byli wszyscy nauczyciele. To był jakiś procent nauczycieli, którzy otrzymali nieco niższy przelew, nikt im pensji nie obciął. To po prostu została naliczona większa zaliczka niż to być powinno. Wszystko wróci. No tak, ale spojrzeli na swój, również, nie obciął, ale spojrzeli tak. na to, co mają na swoim koncie, to mieli mniej, panie pośle. Tak, z tym się zgodzimy, prawda? Z tym się zgodzimy i tak jak mówię, no to musi być jak najszybciej naprawione, to już działania minister finansów podjął. Tylko jedno zdanie na temat nauczycieli, żeby każdy nauczyciel może być spokojny, że do mniej więcej 12 800 brutto zarabiający na umowie o pracę, nikt ani grosza nie straci. Jeśli chodzi, tutaj mamy ulga i PIT 2, to są dwie różne rzeczy. Bo PIT 2 to jest kwestia tego, w jaki sposób są rozliczane przez pracodawcę zaliczki na podatek. Każdy teoretycznie składał ten dokument przy zatrudnianiu się, czyli powinien był złożyć. I w tym momencie najlepszym rozwiązaniem jest po prostu pójście do swojego działu kadr i zapytanie, jak sytuacja wygląda, jeżeli ktoś nie pamięta. Ale równocześnie, żeby uniknąć tego typu problemów, jest właśnie ta zmiana rozporządzenia ministra, które usuwa pewien automatyzm. Ulga dla klasy średniej z kolei jest naliczana z automatu, jeżeli ktoś przekracza te 5700 miesięcznie, bo to jest ten obszar zarobkowy między 68 tysięcy rocznie z groszami, a 133 tysiące z groszami, ona jest naliczana automatycznie. Jeżeli ktoś by chciał jej nie uwzględniać, a dopiero otrzymać na przykład w rozliczeniu rocznym, to wtedy taka osoba dobrowolnie, warto to podkreślić, że dobrowolnie, nikt nie może zmusić, może złożyć oświadczenie o rezygnacji z ulgi. Albo jeżeli wiemy, że jeżeli ktoś wie, że zarobi więcej niż te 133 tysiące i w związku z tym nie chce teraz korzystać z tej ulgi, bo wie, że i tak by musiał kiedyś te pieniądze zwrócić. To jest decyzja każdego z nas. To jest na przykład ktoś zarabia, ma kilka tysięcy na umowie o pracę, kilka tysięcy na umowach zlecenie u innego pracodawcy, to wtedy się kumuluje, nie? Jak to wygląda?
I za, ma 13 tysięcy łącznie, prawda? Z tych umów o dzieło, czy zlecenie i z umowy o pracę. No jeżeli 13 tysięcy łącznie, to znaczy, że już przekracza, bo to jest do 11 141 zł. Niezależnie od formy, tak? Umowy, sumują tak. Sumują się przychody. W związku z tym trzeba sobie po prostu to sprawdzić. No po drugie, są kalkulatory, jest infolinia Ministerstwa Finansów. Jak ktoś ma wątpliwości, to zawsze warto sprawdzić, dopytać. To jeszcze, panie pośle, jeżeli chodzi, no powiedział pan, że powinniście za to przeprosić nawet. Ktoś powinien za to ponieść odpowiedzialność, ktoś to przygotował w taki, nie inny sposób. Polityczną odpowiedzialność, stanowisko ktoś powinien stracić? Znaczy tak, powinniśmy przeprosić i przeprosiny miały miejsce. No i przepraszał pan premier za to, że do takich sytuacji doszło. No już decyzje jakieś dotyczące odpowiedzialności to również pan premier będzie podejmował, bo to jest w jego kompetencjach. Tylko też, żebyśmy pamiętali, no to rzeczywiście... To dzisiaj zajmuje część opinii publicznej, część dziennikarzy, bo rzeczywiście zdarzył się problem. Ale pod koniec miesiąca, kiedy większość Polaków będzie już po wypłatach, naprawdę przekonamy się, że ten program to jest masowa obniżka podatków dla naprawdę milionów Polaków. No dość powiedzieć, i to nawet nie mówimy o tych najniżej zarabiających, bo też słyszymy często, że to dla, miałoby to być trudne dla takich średnio zarabiających. Dość powiedzieć, że w związku chociażby z przesunięciem drugiego progu podatkowego z 85 tysięcy na 120 tysięcy, w poprzednim roku podatek w wysokości 32% płacił 1 200 000 Polaków z groszami. W związku z tym, że przesunęliśmy, podwyższyliśmy próg, ten podatek wyższy będzie płacić nieco ponad 600 tysięcy, czyli już samo to, 600 tysięcy Polaków spada z 32% podatku do poprzedniego progu. No to jest jeden z przykładów, jaka to jest obniżka podatku. Jak to będzie wyglądało, bo też miało być dobrze już na początku roku, a pojawiły się problemy, zobaczymy jak będzie za 3 tygodnie, powiedzmy. Teraz o Pegasusie, panie pośle, porozmawiajmy, by było... No, takie śmieszkowanie wiceministra Wosia, no także pan poseł nawiązywał do konsoli z lat 90. pytany o podsłuchy. No tymczasem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przyznał w wywiadzie dla sieci, że polskie służby korzystają z tego izraelskiego systemu. To nie podważa wiarygodności partii rządzącej? Na początku tłumaczycie, część mówi, że nie wie, część, że Polska nie korzysta, polskie służby nie korzystają. Wychodzi na scenę prezes i mówi, tak, korzystamy. I powinniśmy być z tego jeszcze zadowoleni, bo to świadczy o sile państwa. To po kolei. Po kolei, jeśli o mnie chodzi, to ja mówiłem i podtrzymuję to, że jeśli chodzi o szczegóły technik operacyjnych, metod technik operacyjnych, no to one siłą rzeczy należą do tego obszaru aktywności państwa, o którym politycy nie za specjalnie dużo wiedzą, nie powinni dużo wiedzieć. To nie powinien być określony publicznie, panie pośle, i to nie powinno być, obywatele nie powinni być świadomi, jak daleko mogą sięgać, z czego mogą korzystać. Zakres jest określony we właściwych ustawach, no, jakie techniki czy mogą być stosowane. To oczywiście reguluje prawo. Żebyśmy mieli jasność, moje uwagi na temat konsoli dotyczyły wyłącznie wiarygodności jednego z medium, które myli biznesmena Leszka Czarneckiego z ministrem przemysłowym Czarnkiem. I to o to chodziło. No, jeśli chodzi o Pegasusa, to co mówiłem na początku zeszłego tygodnia, powtórzę i dzisiaj. No, ja nie jestem w Komisji Służb Specjalnych, nie mam takiej wiedzy wyczerpującej. Jeśli bym ją miał, to ona również byłaby objęta klauzulą, ale wiem jedno i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Wszelka działalność operacyjna, niezależnie od tego, jak i w jaki sposób jest prowadzona, jest w Polsce prowadzona w sposób legalny i co ważniejsze pod kontrolą sądów, pod bardzo skrupulatną kontrolą sądów. Kontrola parlamentarzystów powinna być większa poprzez powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, gdyby pana, no nie koalicjant, ale sojusznik Paweł Kukiz poprosił o podpisanie się pod projektem ustawy, który, jak mówi Paweł Kukiz, ma uchwały, bo to uchwałą sejmową powoływana jest Komisja Śledcza. Pod projektem uchwały w tej sprawie to złożyłby pan swój podpis? Tam lata 2007-2021 miałaby ta komisja badać. Jeśli chodzi o Sejm, zanim do tego dojdziemy, to przede wszystkim w Sejmie jest Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Są w niej przedstawiciele
zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji. Ale dla opinii publicznej to wszystko jest absolutnie tajne. No, rzeczy tajne no, mają taką klauzulę nie bez przyczyny i myślę, że również opozycyjni członkowie Komisji Służb Specjalnych zdają sobie z tego sprawę. Też nie mogą o pewnych rzeczach mówić, no jeżeli... Ale podpisałby się pan poseł, czy nie pod tą komisją? Powiem tak, że tutaj mam mieszane uczucia, bo z jednej strony doceniam to, że Paweł Kukiz próbuje tę kwestię, próbuje nie upolityczniać tej kwestii, próbuje ją wyjąć z tego bieżącego sporu, zakreślając szerszy zakres czasowy od 2007 roku i tutaj jestem przekonany, że dobre pobudki nim kierują. Z drugiej strony, mimo wszystko, jest to brnięcie w tą narrację, którą nam próbuje narzucić część opozycji, sugerującą, że w ogóle dochodziło do jakiejś nieprawidłowości, czy sam fakt, że służby państwa z czegoś korzystają, jest problemem. No powiem, jak pan kładzie na jednej szali... Powiem tak, za czasy Platformy Obywatelskiej ręki nie dam. Jeśli chodzi o rząd Prawa i Sprawiedliwości, mogę zapewnić, że wszystko jest realizowane zgodnie z prawem, tak jak mówię, pod kontrolą sądów. To jest podstawowa kwestia. To jeszcze bardzo krótko, panie poseł, jedna sprawa. Przed czwartą falą pandemii, piątą, prognozy wyglądają bardzo dramatycznie. Powinniśmy spodziewać się jakichś najbardziej radykalnych kroków, obowiązkowe szczepienia, lockdown, żeby rozłożyć to w czasie trochę. Czy rząd będzie działał tak jak w czwartej fali i czekamy z większym spokojem na to, co się wydarzy. Sytuacja jest trudna. Czekamy przede wszystkim cały czas na konkretne informacje, potwierdzenie lub zaprzeczenie tych tez, które stawiają naukowcy dotyczące z jednej strony tego, jak zaraźliwa jest to mutacja, z drugiej strony jak bardzo groźna dla człowieka. Wszystkie działania, jakie będziemy wprowadzać, no będą musiały być z jednej strony skuteczne, z drugiej strony no muszą być przede wszystkim możliwe do wyegzekwowania. Raz jeszcze, wszyscy powinniśmy się szczepić. To jest najbardziej podstawowa linia obrony. I na tym zdaniu kończymy naszą rozmowę. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia i tygodnia. Dziękuję. Panu posłowi życzę, państwu dziękuję bardzo za uwagę i również udanego dnia życzę. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej super raportem. Dzień dobry Państwu w poniedziałek. To jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka. Witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie, właściwie dwa spotkania z naszymi gośćmi. Robert Biedroń, jeden z dwóch przewodniczących Nowej Lewicy, Państwa gościem będzie za chwilę, eurodeputowany. A po godzinie 9.30 Dorota Brejza, adwokat i żona Krzysztofa Brejzy, senatora inwigilowanego przez polskie służby systemem Pegasus. Prawdopodobnie rzecz jasna, choć potwierdzenie zakupu przez polskie służby Pegasusa właśnie potwierdził ostatnio sam prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który to prezes zostanie pozwany dzisiaj przez Krzysztofa Brejzę za naruszenie dobrego imienia, ale o szczegółach po godzinie 9.30 z mecenas Dorotą Brejzą. Także już Państwa w tej chwili zapraszam na to dzisiejsze spotkanie. Ono oczywiście będzie się skupiało głównie wokół wszystkiego, co dzieje się ze sprawą Pegasusa i ewentualnej inwigilacji polityków opozycji. Przypomnę, że są na razie trzy potwierdzone przez kanadyjski Citizen Lab nazwiska, które miały być Pegasus śledzone, to właśnie Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej, w czasach, kiedy był śledzony dokładnie przez pół roku, w roku 2019, szef sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, także mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. Jednak eksperci nie mają wątpliwości, że tych nazwisk będzie więcej i że będziemy się o kolejnych tego typu sytuacjach dowiadywać, dlatego że już od dłuższego czasu pojawiały się informacje, że Pegasus w Polsce działa i to na bardzo szeroko skalę. Na razie szef Prawa i Sprawiedliwości sprawę zdaje się bagatelizować, twierdząc, że jest to normalna procedura operacyjna, która przebiega zgodnie z prawem i wszyscy, którzy twierdzą, że była wykorzystywana politycznie, czy też w kampanii wyborczej, nie wiedzą, co mówią, ponieważ, jak zapewnia Jarosław Kaczyński, Pegasus miał śledzić w zupełnie innych sprawach niż kwestia wyborów i kwestia politycznej konkurencji. O drugiej stronie.
tego sporu właśnie z Dorotą Brejsą po godzinie 9.30. Raz jeszcze Państwa zapraszam, a za kilka minut Robert Biedroń, nie tylko o Pegasusie rzecz jasna, choć ten temat także się pojawi, bo przypuszczam, że te informacje dotyczące właśnie tej inwigilacji będą dominować jeszcze dyskusję publiczną w najbliższych tygodniach, jeśli nie miesiącach, tym bardziej, że w dalszym ciągu żywym pozostaje temat powołania komisji śledczej do spraw wykorzystania Pegasusa. Oczywiście na razie opozycja nie ma większości, żeby taką komisję śledczą przeprowadzić, ale nawet u nas w programie już przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej mówili o tym, że są w stałym kontakcie z częścią posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie wykluczają poparcia takiego wniosku, chociaż ja osobiście akurat nie wierzę w to, żeby posłowie którzykolwiek Prawa i Sprawiedliwości taką komisję śledczą poparli, bo byłoby to oczywiste z pożegnaniem się na miejscach na listach wyborczych, z miejscami na listach wyborczych w roku 2023, o ile wybory parlamentarne nie odbędą się wcześniej. Ale tu z pomocą, oczywiście puszczam do Państwa oko, w tym momencie przychodzi opozycji Paweł Kukiz, który stwierdził, że chce komisji śledczej w sprawie podsłuchów i oczywiście zagłosowałby za powstaniem takiej, ale tylko wtedy, kiedy dotyczyłaby także przebadania ewentualnych podsłuchów czy wykorzystywania rozmaitych metod operacyjnych przez polskie służby, także za czasów Platformy Obywatelskiej. Lider Kukiz 15 mówi o tym, że nie chodzi o sympatyzowanie, tu cytat, z jedną czy z drugą stroną, bo ja sympatyzuję z obywatelami i z Polską, a nie z PiS-em czy z Platformą. Interesujące. Jeżeli więc mamy badać komisyjnie problem podsłuchiwania, to albo badamy jednych i drugich, albo nie badamy wcale. W związku z tym Paweł Kukiz popiera, owszem, komisję śledczą, ale także taką, która miałaby badać nadużycia ewentualne za czasów Platformy Obywatelskiej. Wydaje się więc, że temat komisji śledczej, no przynajmniej z takiego praktycznego punktu widzenia, możemy uznawać za zamknięty. Dziś także nie zapomnimy porozmawiać o kłopotach, które się wiążą z Nowym Ładem. To miał być, jak Państwo pamiętają, program, który da nowy polityczny oddech Zjednoczonej Prawicy, będzie takim kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. Tak na temat właśnie Nowego Ładu mówił zarówno Jarosław Kaczyński, jak i premier Mateusz Morawiecki, no ale okazało się, że jest zupełnie inaczej i ci, którzy mieli dostawać większe pieniądze, na razie dostają mniejsze. Co prawda będzie wyrównanie, przynajmniej zgodnie z deklaracjami, o tym zaraz Janek Złotorowicz będzie Państwu opowiadał. Niemniej praktycznie każdego dnia dowiadujemy się o jakichś nieścisłościach, o braku komunikacji, o ogromnym skomplikowaniu tego programu, przede wszystkim jeżeli chodzi o system podatkowy. Już nie tylko rykoszetem dostali nauczyciele, służby mundurowe i emeryci, ale pojawia się coraz więcej tak zwanych kwiatków związanych z Nowym Ładem. No i teraz pytanie, czy po prostu nie powinno się tego, jak twierdzi opozycja, zaorać i napisać od początku, czy jednak trzeba będzie rozporządzeniami, co zresztą jest niezgodne z konstytucją, naprawiać sprawy związane z ustawą. Więc kwestie Nowego Ładu także na pewno dzisiaj będą i będą oczywiście także kwestie związane z pandemią koronawirusa, ze szczepieniami. Dzisiaj przypomnę, dzieci wróciły do nauki stacjonarnej w szkołach. No i także na pewno jeszcze będziemy dyskutować o bardzo kontrowersyjnych słowach pani Barbary Nowak, czyli jednej z kurator oświatowych, ulubienicy Przemysława Czarnka, czyli ministra edukacji. Ona bowiem nazwała szczepionki na koronawirusa eksperymentalnymi. Minister zdrowia Adam Niedzielski domaga się dymisji pani kurator, ale zdaje się, że Przemysław Czarnek zupełnie tej prośbie zdaje się nie ulegać. O odpowiedzialności za słowo także dziś w naszym programie będziemy rozmawiać, więc raz jeszcze Państwa zapraszam. Za kilka minut Robert Biedroń, po godzinie 9.30 mecenas Dorota Brejza. A teraz już Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego Superekspresu. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, Kamilo. Dzień dobry Państwu. Zapytam jak zwykle w poniedziałek o formę, bo to nie jest takie oczywiste. No nie jest, nie jest. No ale już wreszcie zaczynamy taki... Już wchodzimy, już się święta skończyły. Święta wszelkie. Się skończyły, długie weekendy się skończyły. Nie, teraz czekamy do ferii zimowych. Tak, możemy wrócić do... No wszyscy, nie tylko my tutaj, ale i Państwo też wrócić do normalnego, tak normalnego trybu. Ja mam nadzieję, że Państwo także mimo niesprzyjającej rzeczywistości w dobrej formie. Tak. Dzieci w szkołach, Polski Ład zaczyna działać, więc wszystko idzie ku powód do radości. Dobremu. Dobrze, to może od tego Polskiego Ładu zacznijmy i od wyrównania pensji. Oddadzą pieniądze nauczycielom i mundurowym. Premier przyznał, że doszło do pomyłki. I przepraszam. A dzisiaj powiedział, że doszło do drobnej pomyłki. No. Często, kiedy chce się zrobić coś dobrego, najłatwiej o drobną pomyłkę i taka właśnie pomyłka miała miejsce przy wypłacie pensji dla niektórych nauczycieli czy mundurowych. Rząd już oficjalnie zapowiedział, że te pieniądze będą wyrównywane, będą oddawane
No i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No nie znamy skali tego problemu, nie wiemy, jak bardzo wielu ludzi on dotyczył. Natomiast wiemy, że jakiejś części, czy nauczycieli, czy mundurowych, czy tak jak mówiłaś, emerytów, no nie weszli w ten dobry rok, nowy rok. Z dobrym krokiem. Z dobrym krokiem, no ale no, rząd cały czas zapewnia, że większość z ludzi na Polskim Ładzie jednak zyska. No i jakby no, ciężko by sobie wyobrazić, czy się wprowadza tak daleko idące zmiany, żeby wszyscy na nich mieli stracić. No zobaczymy. Zobaczymy. To rzeczywiście będzie wiadomo tak za kilka dobrych miesięcy. Natomiast no, faktycznie eksperci zwracają uwagę na to, że nie będzie to większość. Tym bardziej, że przecież rząd w tych ulotkach słynnych, które rozdawał do wszystkich skrzynek, na przykład mówiło, że 8 milionów emerytów zyska na Nowym Ładzie, tylko zapomnieli o tym, że nie ma 8 milionów emerytów w ogóle w Polsce. Więc to są takie właśnie nieścisłości. Na razie wszyscy mówią, że jest Polski Nieład, a nie Polski Ład, no ale dajmy szansę rządzącym. Dajmy szansę, może rzeczywiście na razie wybrną z tej bardzo niekomfortowej sytuacji. Przeprosił i warto teraz czekać. Tylko to jest kolejny dowód na to, że nie wolno robić pewnych rzeczy na kolanie. Że trzeba się... Że trzeba negocjować, że trzeba się konsultować z ekspertami, na spokojnie sobie w ministerstwie tak naprawdę, to napisać, tak a nie kierować się politycznym pośpiechem. A czy tak naprawdę prawdziwa ocena Polskiego Ładu rozegra się nad urnami wyborczymi? Nie wiemy, tak, kiedy to do nich pewno pójdziemy i wtedy tak naprawdę odkryjemy, jak wielu ludzi zyskało, a jak wielu ludzi straciło, jak wielu ludzi czuje się lepiej z Polskim Ładem, jak wielu ludzi czuje się gorzej. Bo oczywiście to nie jest taki program, który wszystkim ludziom, każdemu mieszkańcowi kraju w magiczny sposób poprawi życie. Oczywiście, że nie. No to jest program obliczony na to, żeby wyjść do bardzo określonych grup społecznych, czy nawet powiedziałbym do określonych grup elektoratu. No tak działa. Każdy rząd działa głównie po to, dokładnie, żeby zadbać tak o swoich wyborców. Dobrze, no, wiadomo, a myślisz, że na poparcie Prawa i Sprawiedliwości wpłynie sprawa pani kurator Nowak? No bo to my już niejednokrotnie mówiliśmy o rozmaitych kontrowersyjnych wypowiedziach pani kurator dotyczących kultury, dotyczących edukacji. Tym razem pani kurator postanowiła się wypowiedzieć w sprawie szczepień. W sprawie szczepień. Idąc tak wbrew polityce rządu i Ministerstwa polityce Zdrowia. I no, czy to jest bardzo, czy dobrze wiemy, że niestety są tacy ludzie, którzy uważają, że szczepienia są eksperymentem, są niepotrzebne, nie należy ich przeprowadzać, są w ogóle niebezpieczne. Wiemy, że są tacy ludzie. Zakładamy, że być może są tacy ludzie też i w niektórych, nie wiemy jak daleko sięgających kręgach, czy urzędniczych, czy nawet politycznych, czy nawet władzy. Natomiast no, chyba to jest najwyższy rangą do tej pory taki urzędujący człowiek, który otwarcie powiedział coś takiego, no i spadła na nią olbrzymia fala. Sytuacja, w której nauczyciele od marca mają być szczepieni obowiązkowo. Znaczy, co interesujące nie tylko na nią, bo my też cytujemy dzisiaj w gazecie, no już ten słynny tweet był, tak? Beaty Mazurek. Byłej rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości, obecnie eurodoposłanki. Hej Czarnek, ty głuchy jesteś, nie trzymaj nas nieustannej niepewności, tylko miej uwagę udzielić odpowiedzi. Chodzi oczywiście o odpowiedź na pytanie, co dalej z panią kurator Nowak. No tak, bo duża część PiSu domaga się dymisji. Tak, i teraz póki co resort tak dosyć ostrożnie podchodzi, resort edukacji ostrożnie podchodzi do sprawy. Na razie oficjalna wersja jest taka, że to przecież musi wojewoda, odpowiedni wojewoda, czyli tu wojewoda Małopolski. Nie, no Przemysław Czarnek tej dymisji nie chce po prostu. Mógłby ją zdymisjonować również sam, natomiast oszukiwać. Na razie sprawa została odbita do wojewody. Wiemy, że dzisiaj rano pojawiła się informacja, że pani kurator będzie wzywana do wojewody na dywanik, ma się tłumaczyć ze swoich słów. Ona sama nie przeprosiła, ale powiedziała, że właściwie nie powinna przyznaję, się wypowiadać na temat, o którym nie ma pojęcia. Przyznaję, że historyczne, a nie medyczne, nie powinna wypowiadać się na temat szczepionki. Ale jak to w Polsce? Wszyscy są ekspertami od wszystkiego. Wszyscy są ekspertami pani wszystkiego. Nowak też niestety. Nawet ja też nie mam. Antrologiem ja przyznaję, się okazała ja ostatnio. Przyznaję, że nie mam wykształcenia medycznego, ale mam wykształcenie, w związku z tym mogę państwu z całą pewnością powiedzieć, należy się szczepić, szczepienia są bezpieczne, ważne, szczepmy się wszyscy jak najszybciej. No to może coś optymistycznego na koniec. Coś optymistycznego, no to z samego końca gazety. Polska reprezentacja w piłce nożnej. Wiemy, jak to ostatnio nieprzyjemnie się zrobiło wokół reprezentacji, głównie za sprawą byłego już trenera Paulo Souzy. Jak wielu by dodało, szczęśliwie już byłego trenera. Szczęśliwej no drogi, już czas płakać, nie będziemy jakoś ciężkie specjalnie. Ciężkie prace nad nowym trenerem, którego mamy no poznać już wkrótce. No i to jest nazwisko. Gdyby to się potwierdziło, to sprawa jest... Nawet do, być może już nawet 19 stycznia poznamy nazwisko nowego trenera i być może ten nowy trener będzie miał na nazwisko 19 stycznia. To 9 dni jeszcze. Albo 19 stycznia, a najpóźniej do końca miesiąca, tak wynika z naszych informacji. Poznamy to nazwisko to i być może raczej nabiera wody w usta. Być może to nazwisko będzie brzmiało Cannavaro. Wow. Jeśli ktoś nie wie, były mistrz 2006 świata. Rok chyba Złota Piłka, tak, ja pamiętam. Złota Piłka 2006 roku, no jeden z naprawdę, no to wielkie nazwisko polskiego sportu. Teraz
Ja tu będę udawał nie eksperta. Nie polskiego. Do polskiego znaczy, to dopiero będzie, miejmy nadzieję. Światowego sportu. Ja tu udaję eksperta, ale państwo wiedzą, że się nie znam, ale czytam Jarka Sulikowskiego tekst, czytam bardzo ważnie, więc wiem, że no, teraz kto, ale Jarek opił sobie bardzo dużo. Teraz trenuję w Chinach i też od Jarka wiem, że to już włoskie media, że to już pewnik i tak dalej. Mm-hmm. Nic jeszcze nie jest pewne. PZPN sam jeszcze jest nie wie, ciekawa co wartości robi. Tego ewentualnego razie doszło, co zresztą widać u nas na zdjęciach, doszło do takiego bardziej kurtuazyjnego spotkania, tak. No wybitnego sportowca z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą. Mm-hmm. Wiemy, że zjedli razem obiad, że długo rozmawiali. Nie rozmawiali o w ogóle o pieniądzach. Tym się zajmie ktoś inny. No, jeden być może z największych, znowu tu posiłkuje się wiedzą nie swoją, jeden z być może największych ekspertów, jeśli chodzi o kasę w futbolu. Pini Zahavi, to jest też agent i pana Cannavara, ale też i agent Roberta Lewandowskiego. I to z nim PZPN będzie uzgadniał szczegóły. Czy się uda? Zobaczmy. Zważywszy na to, że Andrzej Duda kiedyś pisał o tym, że emanacją stanu polskiego państwa jest stan gier zespołowych, to... Polski Ład w pełnej krasie. No zobaczymy, zobaczymy, ale jest szansa, no czekamy, bo jest czekamy. Szansa na naprawdę nadzieja świetnego jest. Trenera. Trzymamy kciuki, żeby w ogóle jakikolwiek trener był i chyba nie ma prawa on być gorszy od tego, który do tej pory. No, a teraz już tak, za chwilę o nie zawsze sportowej rywalizacji w polskiej polityce. Robert Biedroń będzie państwa gościem. Jan Złotorowicz, bardzo dziękuję. Widzimy się jutro po godzinie 9:00 chwilkę. Ja już państwa za chwilę zapraszam, a właściwie teraz już państwa zapraszam na rozmowę z Robertem Biedroniem, ale wcześniej oddajemy głos jeszcze profesorowi Antoniemu Dudkowi, który przewidywał najbliższą przyszłość i stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie próbowało się ratować kolejnymi programami socjalnymi. Tematem numer jeden właściwie już u schyłku ubiegłego roku, ale po nowym roku to już właściwie można powiedzieć całkowicie zdominowały także życie zwykłych ludzi problem cen, zwłaszcza cen nośników energii, cen gazu. O tym właściwie wszyscy rozmawiają. Ja miałem kilka takich rozmów w ostatnich dniach w bardzo różnych miejscach i sam byłem zaskoczony, jak bardzo ludzi to dotknęło i jak bardzo ludzi to obchodzi. Choć z drugiej strony, jak się słyszy o skali tych podwyżek, to trudno też się temu dziwić. No i oczywiście gdzieś w cieniu jest pandemia, która na moment wydaje się oswojona, ale za chwilę może się okazać, że za sprawą Omikrona szpitale naprawdę się definitywnie zablokują, że niezależnie od kryzysu, jaki ma PiS, PiS ma też jednak spore aktywa w postaci tej polityki społecznej, która teraz moim zdaniem będzie święciła kolejne triumfy, dlatego że się spodziewam, że sposobem na tą drożyznę będzie jednak uruchomienie kolejnych programów społecznych i dawanie pieniędzy ale rzeczywiście ludziom uboższym z Narodowego Banku Polskiego. A, no ale to podwyższy inflację. A, i to jest ten problem. I dlatego najważniejszym zadaniem PiS-u jest dzisiaj oswojenie Polaków z tym, że wprawdzie jest inflacja, ona jest kłopotliwa, ale ci najubożsi dostają, prawda, wsparcie ze strony państwa, a niech ci bogaci się męczą i martwią, bo oni tak na nas nie głosują. Ja myślę, że mniej więcej taka będzie próba utrzymania się przy władzy ze strony PiS-u, dlatego że PiS nie ma już żadnego innego pomysłu. Każda realna operacja antyinflacyjna uderzy oczywiście w ogromną liczbę ludzi, zwłaszcza tych uboższych, bo tak zwykle bywa z operacjami antyinflacyjnymi, więc PiS żadnej operacji antyinflacyjnej realnej nie przeprowadzi. Będzie mówił o tarczach antyinflacyjnych, ale jak się przyjrzeć bliżej, na czym ta tarcza polega, no to ona częściowo jest proinflacyjna, dlatego że te wszystkie rekompensaty no, powodują to, o czym pani powiedziała. Ludzie dostają więcej pieniędzy, idą wydać je do sklepów, a tam ceny już są wyższe. I to napędza jest ten słynny mechanizm napędzania cen i płac, który znaliśmy z PRL. Panie, i teraz został on uruchomiony, tylko nikt nie wie, kto go i kiedy zatrzyma. Gościem Ekspresu Biedrzyckiej Robert Biedroń, przewodniczący Nowej Lewicy, eurodeputowany. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. To jest potknięcie, które nie powinno mieć miejsca. Za niepotrzebny stres i nerwy przepraszam wszystkich, których ten błąd dotknął. Natychmiast wydałem polecenie, by go naprawić i za kilka dni od dzisiaj nie powinno być po nim śladu, mówi premier Mateusz Morawiecki, przepraszając za błędy związane z Nowym Ładem i między innymi za to, że część grup społecznych otrzymała niższe pensje, mimo że miało być odwrotnie. Czy to wystarczy? Nie, nie wystarczy, dlatego że mamy sytuację wyjątkową. Mamy sytuację bardzo niepewną w kraju, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne i finansowe Polek i Polaków, dlatego premier powinien zostać natychmiast zdymisjonowany, bo ten premier zaręczał nas, że Nowy Ład, ten Polski Ład jest bardzo dobrze przygotowany. I co się okazało? Mamy wielki chaos, mamy wielki bałagan i mamy wielki nieład. Więc nie dowieźli tego. Kiedy premier polskiego rządu mówi, że
nie dowiózł, że nie da rady, a dzisiaj już wiemy, że tych wielu błędów się nie da poprawić na chybcika, to powinien zrezygnować ze swojego urzędu. Chyba nie ma takich planów premier. Nie wiadomo, co z Jarosławem Kaczyńskim, ale sądzi pan, że te kłopoty związane z Nowym Ładem wynikają z pośpiechu i z tego, że Nowy Ład pisano tak naprawdę na kolania. Jest to gigantyczna ustawa, niezwykle skomplikowana. Czy to jest kwestia tego, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość już nie ma ludzi, którzy w sposób merytoryczny potrafią przygotować tego typu ustawę i tego typu program tak, żeby później nie było rozmaitych kłopotów? Z czego pana zdaniem wynikają te problemy związane z Polskim Ładem? Z jednego, z drugiego, a nawet z trzeciego. A trzecim powodem, oprócz wspomnianych przez panią, jest po prostu to, że oni już wiedzą, że nie są w stanie rządzić, ponieważ stali się zakładnikami swoich własnych kolegów z obozu Zjednoczonej Prawicy. No, Zbigniew Ziobro, który swoją krnąbrnością, swoją nieodpowiedzialnością de facto blokuje środki unijne dla Polek i Polaków, a przez to nie ma pieniędzy na szpitale, na remonty mieszkań, na odnowę naszego systemu energetycznego, a przez to niższe rachunki. Zbigniew Ziobro wziął zakładników w postaci Kaczyńskiego i Morawieckiego, szantażując ich, i to doprowadziło do całkowitego chaosu obozu rządzącego. Jeżeli oni są sparaliżowani tym chaosem, to w naszym interesie jest, żeby przestali rządzić po prostu, bo to do niczego dobrego już nie doprowadzi. Czy z dzisiejszej perspektywy uważa pan, to będzie kolejny raz, kiedy ja do tego wrócę, ale czy uważa pan, że błędem było rozmawianie z Prawem i Sprawiedliwością o Funduszu Odbudowy? Bo pan mówi, nie ma pieniędzy na polskie szpitale, a bardzo lewica się chwaliła po rozmowach z PiS-em, że właśnie to wynegocjowała. Tych pieniędzy nie ma i nie będzie. Dlaczego ja nie widzę pana? Dlaczego ja nie widzę Włodzimierza Czarzastego, którzy organizują chociażby konferencje prasowe i pytają Prawo i Sprawiedliwość, gdzie są te pieniądze, które między innymi dzięki nam zostały wynegocjowane? To właśnie my wynegocjowaliśmy. Ja w Parlamencie Europejskim, tam jest moje forum pracy. No ale nie ma pytam tych pieniędzy. Za każdym razem. To jest fiasko. Nie, ale nie ma dlatego właśnie, że dzisiaj mamy mechanizm dzięki temu, żeby te pieniądze blokować, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości szantażować tym, żeby wrócili na ścieżkę praworządności. Gdyby tych środków Polska nie miała, gdyby nie udało się wynegocjować tych środków. Nie, no one teoretycznie są, czekają na to. Ale wie pani, władza się zmieni, co i mamy karać Polki i Polaków za to, że rządzi nami PiS? Czyli to nie był błąd. Nadal pan uważa, że to nie był błąd, że nie jest kwestia błędu czy nie błędu. To jest kwestia, pieniądze trafią do Polaków albo nie trafią. No na razie okazało się, że są państwo nieskuteczni, bo pieniędzy nie ma. Ale te pieniądze będą. Tylko PiS musi przestać robić to, co robi. Wrócić na ścieżkę praworządności, przestać podsłuchiwać Polki i Polaków. Ale pan wierzy w to, co mówi. No przecież doskonale pan wie, że tego apelu pana raczej Prawo i Sprawiedliwość nie wysłucha. Nie będą mieli wyboru, ponieważ kasa jest dzisiaj pusta. Budżet państwa jest wydrenowany. Kaczyński sam dzisiaj już wie, że nie jest w stanie obiecać więcej. Nie będzie 14 emerytury. Współczuję przede wszystkim wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, którzy wierzyli, że Prawo i Sprawiedliwość dowozi to, czego poprzednie rządy nie dowoziły. To znaczy, że ludzie w końcu będą w sposób godny zarabiali, będą godne emerytury, godne pensje. Oni tego nie dowieźli. Oszukali swoich własnych wyborców. I to jest najsmutniejsze w tym wszystkim. Co więcej, oszukali swoich własnych kolegów, bo w tym systemie quasi-mafijnym, które stworzył PiS, sam Boz ich zdradził, bo sam Kaczyński powiedział, że Pegasus był i dochodziło do tych podsłuchów. Więc to jest naprawdę system, który już jest tak zdegenerowany, że powinien jak najszybciej upaść. No dobrze, ale wracając jeszcze do rozmów z Prawem i Sprawiedliwością. Czy pan, bo ja chciałabym to usłyszeć, czy pan to uważa za błąd? Z dzisiejszej perspektywy, kiedy pan dzisiaj wie, to co wie. Ale my rozmawialiśmy z rządem na temat pieniędzy dla Polek i Polaków. Czytelnicy Superekspresu chcieliby żyć w państwie, w którym będą mieli dostęp do szpitala, dostęp do mieszkania z niskim czynszem. I to załatwiła lewica. Taki jest obowiązek, bo pieniędzy nie ma. Taki jest obowiązek. Te pieniądze są, czekają, aż Prawo i Sprawiedliwość albo kolejne rządy zaczną rządzić w sposób praworządny. Pieniądze za praworządność to jest reguła, która obowiązuje od 1 stycznia ubiegłego roku, którą się wynegocjowało. Rozumiem, że według państwa nie ma praworządności w tej chwili w Polsce, to pytanie, czy negocjuje się z ludźmi, którzy są niepraworządni? A to nie była negocjacja w tym stylu. To były pieniądze, które my załatwiliśmy jako lewica w ramach wspólnoty europejskiej dla Polski. Nie dla PiS-u, nie dla Kaczyńskiego, ale dla Polek i Polaków. I nie można karać Polki i Polaków za to, że rządzi Kaczyński, Tusk czy ktokolwiek inny. Ludzie chcą normalnie żyć i to jest obowiązek opozycji, żeby pilnować tego typu spraw.
To dlaczego pana zdaniem Donald Tusk tak konsekwentnie wraca do pytania o ewentualną współpracę lewicy z Prawem i Sprawiedliwością? Czas jakiś temu także mówiło się, chociaż to akurat nie Donald Tusk, że lewica będzie taką koncesjonowaną trochę opozycją, szczególnie właśnie po tych rozmowach, które się odbyły. Donald Tusk nie powinien dzielić opozycji. Jeżeli... A dzieli? Dzieli, takimi wypowiedziami dzieli, bo mówienie takich rzeczy jest po prostu niesprawiedliwe, bo ja od lat stoję na barykadzie przeciwko PiS-owi. Przepraszam, można mówić o mnie wiele złych rzeczy, ale nikt mnie nie zapisze do PiS-u. Byłem na strajkach kobiet. Walczę o to, żeby Polki i Polacy mieli dostęp do mieszkań z niskim czynszem. Walczę ze smogiem, walczę z tym całym cholerstwem, które zbudowało PiS. I na tych strajkach kobiet nigdy nie widziałem Donalda Tuska. Nigdy był w Gdańsku ze swoją córką. Ja go nigdy nie widziałem na żadnym strajku. No może dlatego, kobiet. Że pan nie był w Gdańsku. Może dlatego, że nie byłem. Ale nie było go na marszach antyfaszystowskich, nie było go na paradach równości, nie było go na wielu protestach antypisowskich. I dzisiaj on próbuje zapisywać nas do PiS-u. Nie można dzielić opozycji. Opozycja dzisiaj musi się jednoczyć w wielu sprawach. Nie można atakować Hołowni, nie można atakować lewicy tego typu bzdurami, bo wtedy nie jest się liderem opozycji. Wtedy nie jest się odpowiedzialnym politykiem opozycyjnym, po prostu. Bo to jest nieprawda, bo a to jest manipulacja. A na przykład uważa pan, że Donald Tusk nie może mieć wątpliwości co do... może nie uczciwości działań, ale intencji działań, na przykład Włodzimierza Czarzastego? To ja zadam pani jedno pytanie. Ale ja tu zadaję pytania. Jeśli dobrze, pani pozwoli. Jaka partia polityczna obecna na dzisiejszej scenie politycznej deklarowała jako jedyna chęć współpracy z Prawem i Sprawiedliwością i chciała robić z nimi koalicję? Nie przypominam sobie, żeby w tej chwili ostatnio była Platforma Obywatelska. Ale no nie, no to mówimy o kilkanaście lat temu. To jest jedyna partia polityczna. Ale pan będzie wracał do roku 2005? Tylko, że to jest jedyny fakt, jeśli chodzi o robienie koalicji z PiS-em. To jest jedyna partia, która chciała robić z nimi koalicję. Nie było innej. No, ale prawda jest taka, że wy za zamkniętymi drzwiami z PiS-em rozmawialiście, nie uprzedzając wcześniej partnerów z opozycji. Pani redaktor. No jak to zagłosowaliśmy nie? razem z Hołownią i z PSL-em za pieniędzmi dla Polek ale i Polaków. Ale ja mówię o rozmowach wcześniejszych. I załatwiliśmy wiele rzeczy, między innymi mechanizm kontrolny nad tymi pieniędzmi. To teraz pytanie, co zrobić, żeby ta jedność na opozycji była. Czy pan na przykład sobie lub też współprzewodniczącemu Czarzastemu ma coś do zarzucenia albo innym posłom lewicy uważa, czy uważa pan tylko, że odpowiedzialność za brak porozumienia ponosi były premier Tusk. Ale porozumienie na opozycji jest. Proszę zobaczyć, w ilu inicjatywach my występujemy, ile robimy wspólnych rzeczy, na przykład kwestie związane z odwołaniem ministra Czarnka. Wiele, wiele inicjatyw, które podejmujemy wspólnie i naprawdę nie trzeba tutaj nas dzielić, bo opozycyjni wyborcy, którzy chcą, żeby opozycja przejęła władzę, oczekują naszej współpracy, a nie podziałów. I jeżeli przyjeżdża ktoś, kto próbuje nas podzielić, jest nieodpowiedzialny. Ale zaraz, panie proszę, ja doskonale pamiętam wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego, które były jeszcze bardziej daleko dzielące niż wypowiedzi Donalda Tuska. To więc nie trzeba się dzielić. Ale ja pan apeluje także, rozumiem, do Włodzimierza Czarzastego w tej do sprawie. Wszystkich. Ale apeluję też o to, żeby opozycja przedstawiła jasną wizję wyborcom, co ich czeka po PiS-ie. No bo nieprzypadkowo Platforma Obywatelska ma szklany sufit, nieprzypadkowo opozycja dzisiaj nie jest na tyle mocna, żeby jednoznacznie pokonać ten PiS. Dzisiaj potrzebny jest pomysł. Ja nie chcę powrotu do Polski sprzed PiS-u. Ja nie chcę powrotu do piekła kobiet, na przykład w przypadku tak zwanego kompromisu aborcyjnego, bo to było piekło kobiet. Polki każdego roku, także za wcześniejszych rządów, robiły aborcję w sposób nielegalny, niebezpieczny, 150 do 200 tysięcy kobiet każdego roku. Nie chcę wrócić do Polski, w którym 40 tysięcy ludzi umiera z powodu smogu, bo politycy zarówno zrobić, z jednej, jak i z drugiej strony bali się przeprowadzić kadencji. Transformację energetyczną i odejść od węgla. Co zrobić? Pokazać jasny plan. I my jako Lewica ten plan pokazujemy. Pokazujemy, że nie ma powrotu do tego, co było, a Polska zasługuje na I więcej, żeby przed ludziom jedną się godnie z posłanek, żyło. Przepraszam, znowu musimy wrócić. Jednoosobowych działalności gospodarczych, bieda firmami. Uważa pan, że to pomoże Lewicy wygrać wybory albo współwygrać wybory? Ale i odsunąć PiS od władzy, o to chodzi? Rzeczywistość dzisiaj jest taka, dzisiaj rano jedna z gazet donosi, państwo też o tym piszecie, że mamy rekordową ilość firm, które plajtują w Polsce, jednoosobowych działalności gospodarczych. Dobrze, ale jak można 20% je nazwać, jak polityczka lewicy PKB, może firmę jednoosobową nazwać bieda firmą?
bo są skubane przez państwo, bo są niewspierane przez państwo. I to jest retoryka, bo... która się panu podoba. Panie redaktor, prawda czy fałsz? Nie wiem, jak pani funkcjonuje, jeśli chodzi o swoją formułę pracy, ale dobrze pani wie, że na tym nowym ładzie prawdopodobnie pani i miliony Polek i Polaków straci. Taka jest rzeczywistość. I trzeba to nazwać po imieniu. Tylko te firmy, nazwane przez panią poseł Żukowską, są okradane przez państwo. Robią 30% polskiego PKB. I są okradane notorycznie przez państwo. I przedsiębiorcy czują się niesprawiedliwie traktowani, skubani przez państwo. Cały system podatkowy jest niezrozumiały, a ten Polski Ład jak na dłoni to pokazuje. Przecież dzisiaj księgowi, biura księgowe głowią się i troją właśnie w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, bo nie są w stanie dokonać interpretacji tego, co ci dranie z PiS-u narobili. No. Kończąc temat ewentualnej współpracy opozycji, czy pan, tylko proszę mi odpowiadać, że jest za wcześnie, bo czy do wyborów czas jakiś, ale hipotetycznie, gdyby te wybory odbyły się wcześniej, czy pan uważa, że powinna być jedna wspólna lista, czy w ogóle nie ma takiej opcji? Uważam, że opozycja powinna być przygotowana na każdy wariant. Trzeba patrzeć na to, co dzieje się na Węgrzech. To też będzie wskaźnik, czy opozycja jest w stanie pokonać Orbana w tych wyborach Zjednoczona. Chociaż tam jest inny system wyborczy. To prawda, słusznie. Ale też patrzeć na to, co się dzieje i być przygotowywanym na każdy scenariusz. A sądzi pan, że PiS posunie się do zmiany ordynacji wyborczej? Scenariusz, który odbierze PiS-owi władzę, to jest coś, co powinno być tą czapą tej współpracy. Co jeżeli PiS się zdecyduje na zmianę ordynacji wyborczej i zacznie majstrować przy ordynacji? Ma to w swoim programie. To trzeba też się przygotować na takie scenariusze. PiS jest zdolny do wszystkiego. Dzisiaj oni dobrze wiedzą i chciałem to zapowiedzieć też. My jako Lewica przygotowujemy wniosek między innymi przeciwko Ziobrze o postawienie ich przed Trybunałem Stanu i mam nadzieję, że w końcu opozycja będzie w tej sprawie skuteczna. Bo ale co, pamiętamy, teraz że w przyszłości... chcą państwo głosować ten wniosek? Trzeba dzisiaj już, trzeba przygotować Ziobrze już wniosek. Ziobrze się nie udało postawić przed Trybunałem Panie Stanu, kiedy Platforma miała większość. Bo się zacięli gdzieś w toalecie jak zwykle. Ale panie redaktor, dzisiaj ludzie muszą wiedzieć, kto poniesie odpowiedzialność za tą niesprawiedliwość. Jeżeli przeciętny Kowalski za przekroczenie prędkości ponosi odpowiedzialność, a politycy za kradzież miliardów złotych, za malwersacje, podsłuchy, przestępstwa nie ponoszą odpowiedzialności, to jest to niesprawiedliwe. No dobrze, ale państwo chcą stawiać się Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu kogoś jeszcze? Czy Zbigniewa Ziobrę? Lista kandydatów jest bardzo długa w ramach PiS-u i my tę listę pokażemy i pokażemy konkretne zarzuty. Dzisiaj trzeba już pokazać, kto poniesie odpowiedzialność za ten chaos, za to bezprawie, za to tą niesprawiedliwość, która wydarzyła się w Polsce. I rozumiem, że uważa pan, że jeżeli opozycja dojdzie do władzy, to trzeba będzie rozpocząć na poważnie okres rozliczeń. Uważam, że trzeba to rozliczyć ze względu na higienę życia publicznego. Znaczy nie można przechodzić do porządku dziennego, kiedy politycy notorycznie kłamią, oszukują, kradną, przekraczają prawo. No, takiego skandalu, jak mamy do czynienia przez ostatnich 6 lat, w życiu publicznym do tej pory nie było. I trzeba to jakoś rozliczyć. Nie można przechodzić obojętnie, bo wtedy ludzie mówią, to jest niesprawiedliwe. Ja za kradzież wafelka ponoszę odpowiedzialność, za to, że się spóźnię z podatkami, ponoszę odpowiedzialność, a politycy hasają, grasują i nic ich złego nie spotyka. To jest niesprawiedliwe po prostu. Panie pośle, czy pan uważa, że ta afera związana z Pegasusem to jest powód do unieważnienia wyborów parlamentarnych roku 2019? Taką tezę postawił profesor Andrzej Zoll. Jest, ale wiemy też dobrze i chyba pan profesor też to podkreśla, że dzisiaj jest to niemożliwe. To znaczy Sąd Najwyższy stwierdził prawomocność wyborów i trzeba by było znaczy nie ma takiej ścieżki prawnej. Nie ma. Nie znaczy, ma konstytucyjnie, nie ma takiej możliwości. Jest to oczywiście domniemanie, że te wybory były nieproporcjonalne, nie były tajne, bo dochodziło do podsłuchów. Ja sam byłem szefem sztabu wyborczego Lewicy i sam miałem podejrzenia, zanim wybuchła ta afera Pegasusa, że jakieś nasze kroki były znane dla obozu rządzącego. Jeszcze nie sprawdzałem, zamierzam to sprawdzić, bo zarówno także jako były kandydat na prezydenta, pani, w demokracji jest pewna świętość. Opozycji się nie podsłuchuje, nie podsłuchuje się dziennikarzy, a dzisiaj nie mamy pewności. Nie tylko my politycy, nie tylko dziennikarze, ale nawet koledzy Jarosława Kaczyńskiego i koleżanki nie mają pewności, czy Jarosław Kaczyński i Kamiński ich nie podsłuchiwali. A Pegasus w rękach Kaczyńskiego i Kamińskiego musiał się tak skończyć, bo Kaczyński jedną rzeczą, która jest pewna, to na pewno chętnie by nam zaglądał pod kołdrę, regulował, co my tam robimy, oglądał sobie to,
i miał nad tym pełną kontrolę. Jarosław Kaczyński przyznaje, że Pegasus był zakupiony, stawiając rzeczywiście chyba w dużym zakłopotaniu swoich partnerów ze Zjednoczonej Prawicy, w tym ministra sprawiedliwości i wiceministra Michała Wosia, za pomocą podpisu chyba, którego w ogóle ten Pegasus został zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości, ale twierdzi, że absolutnie Pegasus nie był wykorzystywany do celów politycznych, że opozycja przegrała, więc powinna szukać naprawdę zupełnie innych powodów tej swojej przegranej i że tak naprawdę w ogóle nie ma sprawy, ponieważ kontrola nad tego typu działaniami operacyjnymi polskich służb jest tak wnikliwa i tak szczegółowa w państwie demokratycznym, którym jest Polska, że nie ma tutaj w ogóle pola do jakichkolwiek nadużyć i stawiania tez o ewentualnej nielegalności tych działań. Ale Jarosław Kaczyński dobrze wie, bo nie jest politykiem, który jest w polityce od 2-3 lat, że jednym z największych błędów III Rzeczpospolitej było to, że nie powstał niezależny organ kontrolujący służby specjalne. Wiemy o tym, były wyroki m.in. Trybunału Konstytucyjnego, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że w Polsce nie ma kontroli nad służbami specjalnymi. Nie było jej zarządów Platformy, nie było wcześniej i nie ma dzisiaj. Tylko że dzisiaj jest instrument, który do tej pory nie funkcjonował. Instrument, który pozwala śledzić nas praktycznie przez 24 godziny, nie tylko jeśli chodzi o głos, ale także jeżeli chodzi o wizję, bo na to pozwala Pegasus. Więc Jarosław Kaczyński prawdopodobnie i Kamiński z tego skorzystali. Skorzystali w sposób nielegalny. A wszystko na to, że politycy wskazuje, odpowiedzialni za służby dziś byli już skazani przez sąd za przekroczenie i uprawnień. Kamiński w latach 2005-2007 zostali ułaskawieni przez prezydenta jeszcze przed prawomocnym wyrokiem. I te same osoby dziś są odpowiedzialne za Te osoby są odpowiedzialne i uczestniczą w czymś, co przypomina organizację quasi-przestępczą. No bo dokonywanie tego typu rzeczy jest quasi-przestępcze. Więc trzeba się będzie zastanowić też, czy być może nie złożyć wniosku o delegalizację Prawa i Sprawiedliwości. No bo to się zaczyna robić organizacja przestępcza, która w sposób notoryczny już łamie prawo w Polsce. Ale organizacja przestępcza to chyba daleko powiedziane. Czy jest pan pewny? Ale pani powiedziała, że zostali sprawomocnie skazani. Tak no, czy nie? No tak było. Ale zostali ułaskawieni przez prezydenta, no więc właściwie spraw nie ma. Sposób budzący bardzo wiele kontrowersji. No dobrze, ale jeszcze wróćmy do Jarosława Kaczyńskiego. Żaden Pegasus, żadne służby, żadne jakieś tam tajne pozyskane informacje nie odgrywały w kampanii wyborczej roku 2019 jakiejkolwiek roli. Przegrali, bo przegrali. Nie powinni dziś szukać tych takich usprawiedliwień. Te wszystkie opowieści pana Brejzy są puste. Nic takiego nie miało miejsca. No i kto? Ja zakrztynię ufam tym słowom. To znaczy, przepraszam, ale oni nas tyle razy oszukiwali. Oni oszukiwali nie tylko w tych sprawach, ale także w sprawach dotyczących cen, tego, że będzie się żyło ludziom lepiej, że ja im w ogóle nie ufam. I ludzie im przestają też ufać. Zresztą facet, który to mówi, cieszy się najniższym zaufaniem społecznym. Jest na dole, jeśli chodzi o to zaufanie. Czy Lewica poprze wniosek o komisję śledczą? Poprzemy każdy wniosek o komisję śledczą, chociaż nie wierzymy, że w tej kadencji to się uda. Składamy zresztą wniosek o to, żeby znowelizować odpowiednie ustawy tak, żeby każda osoba, która była podsłuchiwana, a nie postawiono jej zarzutów, była o tym poinformowana. To znaczy w państwie demokratycznym obywatel musi wiedzieć, czy państwo go podsłuchiwało, a jeżeli go podsłuchiwało, to dlaczego go podsłuchiwało. Dzisiaj prawdopodobnie miliony Polek i Polaków o tym nie wiedzą. Dlaczego mówię miliony? Bo już za Platformy Obywatelskie, między innymi Helsińska Fundacja Praw Człowieka, podkreślała, że w Polsce zakładanych są miliony podsłuchów. Dziennikarze też za czasów Platformy Obywatelskiej byli podsłuchiwani. Wracając do komisji śledczej, Paweł Kukiz powiedział, że poprze ewentualnie taki wniosek, ale jeżeli on będzie dotyczył także rządów PO, a nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, że jak kontrolować to wszystko. Paweł Kukiz robi to sprytnie, ponieważ prawdopodobnie musi się jakoś przypodobać, żeby znaleźć się na przyszłych listach. Sam powiedział, że nie wyklucza startu z list PiS. No właśnie, PiSu. I robi to, żeby rozmyć tą aferę. Paweł jest moim kolegą. To jest, mówię mu szczerze, Pawle, to jest błąd. To znaczy, nie rozmywaj odpowiedzialności ich. To jest draństwo najwyższej wagi. To jest nielegalne. Nie pomagaj PiS-owi. Naprawdę. Mówię to jako twój kolega. To jest Paweł błąd. Kukiz, ocierając pod strzała, na pewno podkula ogon Paweł i mówi, Kukiz, Robercie, masz naprawdę rację. Może robić przyzwoitą karierę, w której nie będzie odzierany jeszcze ze może? Swojej godności.
Mam nadzieję, że jeszcze może, ale to nie o Pawła Kukiza chodzi. My poprzemy każdą komisję. My jako Lewica nie boimy się sprawdzania, czy zarządów Lewicy dochodziło do przestępstw, czy nie, bo wiemy, że nie dochodziło. Poprzemy i pomysł Kukiza, i pomysł opozycji, która mówi, żeby sprawdzić rządy PiS-u, bo chcemy transparentności w tej sprawie. Chcemy jasnych reguł funkcjonowania i chcemy niezależnego instytutu, ośrodka, który będzie kontrolował służby specjalne, bo taki jest standard demokratyczny, bo tak to funkcjonuje w normalnych krajach, że jest niezależna instytucja, która patrzy na ręce władzy. W Polsce tego nie ma, dlatego władza robi to, co robi. To skoro przy karierach politycznych jesteśmy, to jeszcze o karierę pani kurator Barbary Nowak chciałam pana spytać, bo ona ostatnio zabłysnęła wypowiedzią dotyczącą szczepień i tego, że to jest eksperyment. No, jako kurator oświaty raczej powinna była chyba wstrzymać się od tego typu komentarzy, tym bardziej, że jak sama później podkreśliła, nie ma wykształcenia medycznego. Czy pana zdaniem Barbara Nowak powinna zostać zdymisjonowana? To jest pani, która prowadzi od dawna krucjatę przeciwko nie tylko nauce i mądrości i wspiera głupotę i dewocję, ale także przeciwko mniejszościom, przeciwko dziadom. Przypomnę, straszyła, żeby dzieci nie chodziły na dziady. Bo Mickiewicza to, tak, bo to adaptacja szkodzi. Nie taka, jak się pani podobała. Dokładnie. Więc ta pani pomyliła kuratorium z kurią biskupią. To widać jasno i wyraźnie. To ona nie tylko powinna być zdymisjonowana, ale ja przypomnę, w Krakowie mamy największy przyrost zakażeń w Polsce. Tam w Małopolsce dzisiaj jest naprawdę tragedia. Ta kobieta nie tylko nie powinna pełnić swojej funkcji, ale w ramach pokuty co najmniej na miesiąc iść na taki oddział covidowy i zobaczyć, jak ci ludzie chorują, w jakich są ciężkich stanach, jak umierają. Może wróci jej rozum do głowy, bo no to dobrze, jest kompletne bezrozumie. Ale wydaje się, że Przemysław Czarnek będzie jej bronił do upadłego. Bo jaki kurator, taki minister, jaki ale minister, taka Barbara taki Nowak kurator. Za chwilę będzie odpowiedzialna za wszystko, co dzieje się merytorycznie także w polskiej szkole, no bo Lex Czarnek zakłada oddanie praktycznie całej, praktycznie, podkreślam, władzy kuratorom właśnie, a co za tym idzie ministerstwu. Czarno to widzę. Nomen, nomen. Czarno to widzę dlatego, że takich kuratorów jest 16 w Polsce. Mm. To będą oficerzy polityczni PiS-u. Z ich legitymacją pisowską będą wchodzili do szkół i sprawdzali prawilność nauczania. A ta prawilność nauczania będzie po prostu średniowieczna. To my już dzisiaj mamy, jeśli chodzi o kobiety, prawo praktycznie szariatu. To znaczy Polki dzisiaj mają mniej praw niż kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, bo ich prawa na przykład dotyczące aborcji zostały tak ograniczone. Tak nie może być. I to też jest odpowiedzialność opozycji, żeby to zmienić. Jeżeli opozycja chce wygrać wybory, to trzeba kobietom, emerytom, rencistom, ludziom w mniejszych miejscowościach, słabo zarabiającym, jednoosobowym działalnością gospodarczym przywrócić godność. Jeżeli my o tym nie zaczniemy mówić, to PiS będzie notorycznie wygrywał. Panie pośle, to jeszcze słów kilka na sam koniec o tym, co szykuje nam się w Unii Europejskiej, bo mówiliśmy już o kłopotach z Funduszem Odbudowy, z wypłatą środków, prawdopodobnie także w nowej perspektywie budżetowej, nie tylko o Funduszu Odbudowy mówimy. A tymczasem od 1 stycznia prezydencję w Unii sprawuje Francja i nieoficjalnie, właśnie pana jako europosła chcę zapytać, czy pan coś słyszał o tym, bo nieoficjalnie mówi się, że Paryż będzie chciał zorganizować wysłuchanie naszego kraju w ramach procedury artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. Chodzi o tę procedurę rozpoczętą w roku 2017. Czy rzeczywiście sądzi pan, że prezydencja francuska oznacza teraz dla polskiego rządu dodatkowe kłopoty? Oznacza także dlatego, że we Francji zbliżają się wybory prezydenckie i Emmanuel Macron musi się pokazać jako ten, który ma jakąś wizję Europy. Nie może sobie pozwolić na to, żeby pokazywać, że nie ma kontroli nad tym. Jest jednym z liderów Unii Europejskiej. Francja i Niemcy dzisiaj niestety nadają ton. Nie ma przy tym stole Polski. Polska mogła być takim graczem. Dlatego Macron będzie ostro grał przeciwko Kaczyńskiemu i wykorzysta też sytuację dramatyczną w Polsce na rzecz swojej kampanii, pokazując się jako ten demokrata, jako ten, który broni wartości unijnych, jako ten, który chce Unii zjednoczonej, silnej, mocnej. Musi. Kaczyński dzisiaj będzie na pewno tym strasznym
strasznym ludem, który będzie Macron straszył i pokazywał, że takiej Unii na pewno nie chcemy. No tym bardziej, że przyjął tak bardzo czule rywalkę w wyborach prezydenckich, panią Marine Le Pen. Ale to już temat na zupełnie inną dyskusję. Za dziś bardzo dziękuję. Dziękuję. Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, eurodeputowany. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Tak jest w nowym roku. Już za chwilę państwa gościem mecenas Dorota Brejza. Rozmawiać będziemy oczywiście o kwestiach związanych z Pegasusem i z podsłuchiwaniem senatora Krzysztofa Brejzy, który to podobno ma zamiar podać do sądu Jarosława Kaczyńskiego. O szczegółach już za chwilę, ale na razie wraca do państwa jeszcze profesor Antoni Dudek. PiS kupił, rząd PiSu kupił dla CBA program, prawda, Pegasus i przy jego pomocy ewidentnie inwigilował osoby, których inwigilować nie powinien. Natomiast jest pytanie, czy to się da wyjaśnić. Moim zdaniem za tego rządu absolutnie nie da się tego wyjaśnić. Dopiero następny rząd będzie miał szansę wyjaśnić to. Dlaczego? No dlatego, że w tej chwili wszyscy politycy opozycji, wszyscy inni, nawet ta senacka komisja, jeśli powstanie, usłyszą od służb specjalnych, że to jest tajemnica państwowa i oni nie mogą udzielać informacji. I w związku z tym ta sprawa, mówię, jeśli zostanie wyjaśniona, to dopiero po następnych wyborach, pod warunkiem, że opozycji rozumiem, że powołanie komisji śledczej, tej sejmowej, pan absolutnie nie wierzy. Uważa pan, że nie uda się większości zgromadzić do... Wie pani, to znaczy oczywiście, gdyby się udało zbudować większość w Sejmie, taka komisja by powstała, to oczywiście byłby to wstęp bardzo poważny do erozji rządów PiSu. Natomiast dalej ta komisja niczego by nie zdziałała, bo tak naprawdę wiedza jest w rękach kogo? No na przykład szefa CBA. Szef CBA przyjdzie na posiedzenie takiej komisji i powie, że to jest tajemnica państwowa, on tego nie może ujawnić. I grożenie mu prokuratorem wiemy, czym się kończy. No, znaczy ta komisja jest ubezwłasnowolniona. No, prawda jest taka, że żeby taka sejmowa komisja mogła coś wyjaśnić, musieliby chcieć zeznawać przed nią ludzie mający wiedzę w tej sprawie. W moim przekonaniu ci, którzy mają wiedzę w tej sprawie, nie są zainteresowani jej upowszechnianiem, bo zdają sobie sprawę z konsekwencji i odpowiedzialności. W związku z tym ja zakładam, że jeśli tą sprawę uda się wyjaśnić, to dopiero w następnej kadencji Sejmu, no pod warunkiem właśnie, że władzę przejmie opozycja, w ślad za tym nastąpią zmiany w służbach specjalnych. Państwa gościem mecenas Dorota Brejza, adwokat i w tym kontekście żona Krzysztofa Brejzy, senatora obecnie Koalicji Obywatelskiej, byłego szefa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej w wyborach w 2019 roku i polityka, który już chyba można powiedzieć oficjalnie był inwigilowany przez polskie służby przez prawie pół roku. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Był inwigilowany? Tak, oczywiście. Ale mają państwo stuprocentową pewność, że tak było? Tak, mamy stuprocentową pewność. O tym, że doszło do włamania na telefon Krzysztofa Brejzy, wiedzieliśmy już bardzo dawno temu, już w 2019 roku, w zasadzie zaraz po ukazaniu się artykułu autorstwa Samuela Pereiry, ponieważ było to dla nas jasne, że skoro są prezentowane treści pochodzące z telefonu mojego męża i to w sposób zafałszowany i zmanipulowany, to one muszą pochodzić właśnie z włamania do tego telefonu, ponieważ mąż nigdy tego telefonu nikomu nie przekazywał, nie był on też nigdzie zabezpieczany. Natomiast to, co dało nam pewność, to jest oczywiście badanie Citizen Lab, które na dodatek zostało potwierdzone później w innym niezależnym ośrodku Amnesty International. Jest to badanie kryminalistyczne, które z całą pewnością potwierdza, że doszło do infekcji, przynajmniej 33 infekcji. Natomiast to nie znaczy, że nie było ich więcej, ani że nie było ich także w innym czasie. Natomiast zdecydowanie doszło z pewnością w tym okresie półrocznym do inwigilacji telefonu mojego męża. Kilka dni temu Jarosław Kaczyński potwierdził już oficjalnie, że rzeczywiście służby zakupiły Pegasusa, ale jednocześnie zapewnił, że nie był ten Pegasus wykorzystywany do kwestii politycznych i nie był wykorzystywany w kampanii wyborczej. Do tego jeszcze zaraz wrócimy, ale nazwisko Jarosława Kaczyńskiego dziś niezwykle ważne w tym kontekście, bo jak rozumiem, Krzysztof Brejza idzie z Jarosławem Kaczyńskim do sądu, a właściwie pozywa Jarosława Kaczyńskiego. Za co? Tak, dokładnie. Za wypowiedź, która została opublikowana na portalu W Polityce i następnie została także przedrukowana w sieci, dzisiaj w tygodniku. Jest to niesamowicie insynuacyjna wypowiedź, z której wynika, że Jarosław Kaczyński twierdzi, że umiejscawia mojego męża Krzysztofa Brejzę w jakimś niejasnym, ale jednoznacznie aferalnym, przestępczym kontekście. Chciałabym powiedzieć w tym miejscu, że to nie jest tak, że bezprawne jest jedynie określanie kogoś, że jest przestępcą, kiedy ten ktoś nie jest, że tak powiem wprost, ale bezprawne jest także insynuowanie, tworzenie kontekstu, tworzenie niejasnej atmosfery wokół drugiego człowieka, z której wynika jakaś aferalność, jakiś kontekst przestępczy. A zatem Jarosław Kaczyński używa bardzo okrągłych słów i sądzi, że kupuje sobie tym samym bezkarność, natomiast to jest nieprawda. Zatem... Bo ja rozumiem, chodzi o tę wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, w którym on właśnie mówi, że to nie chodzi o to, że Krzysztof Brejza był szefem sztabu,
tabu, tylko gdzieś tam go ustawia w kontekście tak zwanej afery fakturowej z Inowrocławia, tak? Chodzi konkretnie o wypowiedź, w której Jarosław Kaczyński twierdzi insynuacyjnie, że mój mąż Krzysztof Brejza pojawia się w tak zwanej sprawie inowrocławskich w poważnym kontekście, w poważnym kontekście i jednocześnie informuje na tym samym, że tak powiem, oddechu, że w tej właśnie sprawie są poważne przestępstwa, a zatem jednoznacznie umiejscawia Krzysztofa Brejzy, mojego męża, w kontekście aferalnym i na to nie ma zgody. To krótkie pytanie, czy Krzysztof Brejza, bo to jest przecież śledztwo, czy postępowanie, które trwa od 2017 roku, tak, dobrze pamiętam, czyli już będzie 5 lat za chwilę. Tak. Czy Krzysztof Brejza został w ogóle wezwany na świadka, został przesłuchany w tej sprawie? Nie, to jest sprawa, która w ogóle nie dotyczy mojego męża, to jest sprawa, która dotyczy przestępstw urzędniczych, które miały rzeczywiście miejsce najprawdopodobniej w Kruszwicy, w Inowrocławiu. Natomiast ona jest kompletnie niezwiązana z moim mężem. Mhm. Mój mąż nie został w tej sprawie nigdy przesłuchany, ani w charakterze świadka nie został wezwany. Już nie muszę mówić oczywiście o tym, że nie ma postawionych żadnych zarzutów, że żadne postępowanie się nigdy nie toczyło. Mamy upolitycznioną prokuraturę Zbigniewa Ziobry. Nie mam wątpliwości, że gdyby Zbigniew Ziobro miał cień jakiegokolwiek podejrzenia, to mój mąż byłby o 6 rano w świetle kamer wyprowadzony z domu, postawiony miałby zarzuty. No zresztą współpracowniczka Krzysztofa Brejzy właśnie chyba w taki sposób przez CBA została potraktowana. No, zabezpieczono telefony jej dzieci zupełnie tak, że osoba kompletnie niezwiązana z tą sprawą. Mhm. Także ewidentnie sprawa ma kontekst polityczny i w zasadzie tyle. I sądzi pani, że w ogóle ktokolwiek zajmie się rozpatrzeniem takiego wniosku Krzysztofa Brejzy w sprawie pozwania Jarosława Kaczyńskiego? Jak to proceduralnie wygląda? Bo wiemy, że także był wniosek Krzysztofa Brejzy do prokuratury chyba o sprawdzenie tych kwestii podsłuchowych i on tak biega sobie od miejsca do miejsca w prokuraturze i chyba nikt się do tej pory tym wnioskiem nie zajął. Więc teraz pytanie, czy taka działalność pani zdaniem także jako mecenasa, właśnie przede wszystkim jako adwokata, jest skuteczna, czy ma szansę być skuteczna? Ta sprawa jest w ogóle niesamowicie wielopoziomowa. Ona ma zarówno swój wektor, że tak powiem, karnistyczny, jak i wektor cywilnoprawny. Oczywiście wspólnym mianownikiem obu tych wektorów jest inwigilacja nielegalna Pegasusem. To, co się dzieje w prokuraturze, to, że się prokuratura tą sprawą nie interesuje, to jest smutny obraz dzisiejszej upolitycznionej prokuratury. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy cywilne, no to rzecz jest nieco inna. Jeśli wnoszę pozew, to ten pozew musi zostać rozpoznany przez sąd. To nie jest nasza pierwsza sprawa z, że tak powiem, szeroko aparatem władzy. My pozwaliśmy także w licznych procesach, w zasadzie już teraz pozywamy telewizję rządową, pozywamy także poszczególnych pracowników tej telewizji. Nie godzimy się, ja nie godzę się na to, żeby w przestrzeni publicznej były kolportowane w sposób zupełnie dowolny, czy to nieprawdziwe twierdzenia łączące mojego męża z jakimkolwiek przestępstwem, czy to insynuacje wokół tego biegnące. A zatem jeśli chodzi o sprawę cywilną, to ja oczywiście liczę na jej rozstrzygnięcie w sądzie. Ale ten wniosek już jest złożony, czy dzisiaj będzie? Pozew jest przygotowany na moim biurku, gotowy do wysłania i uczynię to dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę karną, no to oczywiście nie mam złudzeń, że polityczna prokuratura Ziobry zechce zająć się sama sobą, bo przecież wiemy, że tak by to musiało wyglądać. Czego Krzysztof Brejza domaga się od Jarosława Kaczyńskiego? Przeprosin wyłącznie? Tak. I to wystarczy? Tak, to wystarczy. Moim celem głównym w zasadzie we wszystkich moich działaniach związanych ze sprawami Krzysztofa Brejzy jest obrona jego dobrego imienia. I w gruncie rzeczy tylko na tym mi zależy. Po pierwsze na tym, żeby został przeproszony za to, co zostało w sposób nieprawdziwy powiedziane lub zainsynuowane. To jest po pierwsze. A po drugie, aby osoby, które mają ochotę w taki sposób się wypowiadać, 4 razy się zastanowiły, zanim to zrobią. Według tych analiz Citizen Lab do telefonu Krzysztofa Brejzy włamywano się 33 razy. To jest przynajmniej to, co udowodniono na razie, chociaż Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że nie są to żadne dowody, podważając także wiarygodność samego Citizen Lab. Czy z pani perspektywy, także adwokata, to jest duża liczba? Tak, to jest bardzo duża liczba. Eksperci Citizen Lab wprost powiedzieli w licznych wywiadach, ale też w rozmowie z nami, ponieważ rozmawialiśmy z nimi, że to jest niespotykana zupełnie skala ataku. Taka skala ataku, tyle włamań świadczy o niesamowitej determinacji służb do tego, żeby podsłuchiwać każdą chwilę, każdy dzień, każdy moment tak naprawdę naszego życia w tamtym czasie. I też chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że doszło do 33 takich punktowych włamań i że tylko te 33 razy mój mąż był inwigilowany, tylko inwigilacja
była permanentna. Przez pół roku, przez pół roku. Od kwietnia do... Tak, w momencie, kiedy do końca kampanii wyborczej, tak, tak naprawdę. Tak, tak. Mhm. W momencie, kiedy wyładowywał mu się na przykład telefon lub go celowo wyłączył z jakiegoś powodu, włączył go z powrotem, to wtedy Pegasus musiał załączyć się, załączany był, że tak powiem, ponownie. Zatem stąd te 33 razy. Eksperci Citizen Lab twierdzą, że to jest zupełnie niespotykana skala ataków i to, co w tej sprawie jest dojmujące, to jest to, że ta rzecz nie ma miejsca w jakiejś autokracji, która tylko w państwie Unii Europejskiej. Mm-hmm. To teraz tak trochę prywatnie, jeśli pani pozwoli. Czy państwo z tej właśnie prywatności w tej chwili, kiedy już się dowiedzieli o tym wszystkim, poczuli się jakoś kompletnie odarci? Czy pani się czuje, no tak jakby stanęła trochę, przepraszam za to sformułowanie, naga przed służbami i zastanawiała się na przykład, co oni wiedzą, w jaki sposób dotarli do państwa filmów, zdjęć, do rodziny, no bo wiemy, że Pegasus inwigiluje całkowicie. Nawet jest możliwość nagrywania, jeżeli ktoś ma kamerę w telefonie. Więc ja tak bardzo prywatnie i jako zwykłych ludzi, nie polityków czy adwokatki. Jak się państwo z tym czują? No to jest fatalne uczucie, zdecydowanie. Brakuje przymiotników, żeby to opisać, bo tak naprawdę ja nie wiem, jak o tym mówić. Czy to jest smutne, czy to jest oburzające, czy to jest dojmujące, czy to jest przykre. W zasadzie to się wymyka takiej mojej językowej skali, nie umiem tego nazwać. Mhm. Jestem zdecydowanie zszokowana tym, jak bardzo mocno wniknięto w naszą prywatność, bo to jest prawda, co pani redaktor powiedziała, że Pegasus jest narzędziem inwigilacji totalnej, bardzo ofensywnym. W gruncie rzeczy to jest broń, która powinna być w założeniu stosowana przeciwko terroryzmowi, mająca nieprawdopodobnie ofensywne funkcje. Rzeczywiście możliwość włączenia kamery, możliwość nasłuchu w czasie rzeczywistym, dostęp do galerii, ale też dostęp na przykład do bankowości elektronicznej, jeżeli mamy do haseł, do wszystkiego. Co więcej, jest to narzędzie, które może zmieniać treści w telefonie, może pewne rzeczy dopisywać, może też podrzucać na przykład jakieś zdjęcia, a więc jest to w tym znaczeniu nieprawdopodobnie niebezpieczne narzędzie. Jak ja się z tym czuję? Czuję się nieprawdopodobnie rozczarowana państwem polskim, że na to pozwoliło. Mm-hmm. Krzysztof Brejza, prokurator Ewa Wrzosek, mecenas Roman Giertych. To są trzy nazwiska, które w tej chwili się przewijają w tej dyskusji publicznej i te trzy nazwiska, które także otrzymały informację o tym, że Pegasus włamał się do telefonów. Czy pani zdaniem to są tylko trzy nazwiska, czy w najbliższym czasie będziemy dowiadywali się o kolejnych osobach, które za pomocą Pegasusa były inwigilowane? Nie mam żadnej szczegółowej wiedzy na ten temat. Wiem, że różne osoby badają, sprawdzają swoje telefony. Myślę, że jest szansa, że poznamy jeszcze kogoś. Być może to są jakieś osoby ze środowiska dziennikarskiego, może ze środowiska sędziowskiego. Bardzo trudno mi powiedzieć. Nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Roman Giertych zasugerował wczoraj bodajże, że także ze środowiska politycznego i to związanego z władzą, z obozu władzy. Też tak myślę, że te żarty i śmiechy, które jeszcze kilka dni temu przed wywiadem Jarosława Kaczyńskiego miały miejsce w obozie rządzącym na temat tego zjawiska, one szybko się utną, jeżeli się ktoś zorientuje, że może i on był ofiarą tej inwigilacji. Myślę, że jak najbardziej to jest możliwe, ponieważ celem tak naprawdę użycia Pegasusa przeciwko opozycji politycznej było także poszukiwanie jakichś ewentualnych haków albo kompromatów. To jest zdecydowanie jeden z głównych celów tej operacji i myślę, że służby specjalne miały także cel i interes, żeby poszukiwać takich haków i kompromatów wśród swoich. Mm-hmm. Bardzo zaskakująca była ta pierwsza reakcja obozu władzy na informacje związane z Krzysztofem Brejzą między innymi. Doskonale wiemy, że wiceminister Michał Woś wrzucał zdjęcie konsoli Pegasus, stwierdził, że o żadnej innej nie słyszał. No wszyscy z taką ironią reagowali na te pierwsze informacje. W końcu Jarosław Kaczyński potwierdza, że ten Pegasus rzeczywiście był przez polskie służby wykorzystywany. Czy pani była zaskoczona takim sposobem obrony przez obóz władzy i o czym świadczy pani zdaniem, to jest, przepraszam, trochę polityczne pytanie, ale jednak istotne w tym kontekście, o czym świadczy to, że Jarosław Kaczyński robi teraz taką, no właśnie, jak to nazwać, ucieczkę do przodu, potwierdzając, że Pegasus rzeczywiście był używany. Jaka jest pani zdaniem w tej chwili strategia obronna? Tak, zdecydowanie było to dla mnie zaskakujące, że
obóz rządzący nie pokusił się nawet o stworzenie jakiejkolwiek spójnej narracji wokół tego tematu, tylko rzeczywiście mieliśmy wrażenie, że jedna osoba mówi to, druga mówi tamto. Płynęły przecież zaprzeczenia w ogóle, że Pegasusa nie ma. Z kolei z innych źródeł słyszeliśmy, że on jest. Część osób się śmiała z tego. Premier mówił jakieś absurdalne wypowiedzi tutaj na temat tego, że być może to są jakieś obce służby specjalne. Rzeczywiście w mojej ocenie brak spójnej narracji świadczy przede wszystkim o tym, że ta narracja była najzwyczajniej w świecie nieprawdziwa, to znaczy, że kłamano wokół tego tematu. I w końcu wyszedł Jarosław Kaczyński cały na biało, ujawnił prawdę, ośmieszył tym samym całe środowisko swoje polityczne, pokazał tak naprawdę, jak traktuje tych ludzi i jak po prostu, no... Rozgrywa to wszystko wewnątrz własnego obozu. Jak to wszystko dokładnie rozgrywa wewnątrz własnego obozu. No świadczy to, krótko mówiąc, w mojej ocenie o tym, że to środowisko się boi, że zdaje sobie sprawę z tego, że ta afera ma nieprawdopodobny potencjał o charakterze politycznym i to potencjał nie tylko krajowy, ale też potencjał na skalę zupełnie międzynarodową. A zatem myślę, że sytuacja jest bardzo poważna i ona, krótko mówiąc, świadczy o strachu. No dobrze, ale jeszcze teraz taka strategia Prawa i Sprawiedliwości też jest taka i ona jest raczej trudna do obalenia, chyba że może pani się to uda. Oni w rozmowach z dziennikarzami przez cały czas podkreślają, że nikt sam sobie nie zdecyduje o tym, że taka kontrola operacyjna może być wszczęta, że to jest decyzja sądu, że oczywiście o takiej kontroli musi wiedzieć prokurator generalny i wydać na nią zgodę, ale ostateczna decyzja należy do sądu. W związku z tym sąd musiał na użycie Pegasusa także wyrazić zgodę. No więc gdzie tu jest nielegalne działanie? No przede wszystkim należy zacząć od tego, że Pegasus jako narzędzie używane do inwigilacji jest nielegalne. Zbigniew Ziobro wyszedł niedawno na konferencję, w której powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który bardzo wybiórczo zacytował. W tym wyroku z 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wprost mówi, że jest niedozwolone stosowanie jako metody operacyjnej takiej metody, która by totalnie inwigilowała, totalnie wkraczała w życie osobiste i prywatne człowieka. A zatem w mojej ocenie, ale też w ocenie wielu znamienitych prawników, którzy wypowiadają się w przestrzeni publicznej, używanie Pegasusa jako narzędzia do techniki operacyjnej jest niedozwolone, jest nielegalne. Pegasus jest cyberbronią. Jakie można stosować narzędzia techniki operacyjnej? Odpowiedź na to pytanie uzyskamy, kiedy sięgniemy do ustawy o CBA na przykład. Mamy tam listę, tak? I to, co może czynić Pegasus, wykracza poza to, co jest dozwolone prawem, a zatem nie można tego Pegasusa używać. Więc to jest jakby pierwszy argument, który mówi o tym, że Pegasus jako narzędzie jest po prostu nielegalne do czynności operacyjno-rozpoznawczych. Natomiast druga sprawa, to jest bardzo zasadnicze pytanie, jak brzmiały wnioski o ewentualną kontrolę operacyjną i czy na etapie tych wniosków nie doszło do wyłudzenia, tak jakby, mówiąc w cudzysłowie, zgody na kontrolę operacyjną. I w tym miejscu chciałabym zaapelować do panów Kamińskiego, Wąsika o to, aby ujawnione zostały wnioski o kontrolę operacyjną względem Krzysztofa Brejzy. Stawiam taką tezę, i zobaczymy, czy mam rację w przyszłości, ale myślę, że mam, że zgoda na kontrolę operacyjną względem mojego męża była wyłudzona. Prawdopodobnie. Co to znaczy wyłudzona? Od kogo wyłudzona? To znaczy, że została oparta, w przypadku mojego męża mój mąż był inwigilowany 6 miesięcy, co oznacza, że jeżeli była zgoda sądu, to musiała ona być wyrażana dwukrotnie. Mhm. Czyli musiała być zgoda na pierwszą kontrolę operacyjną i na drugą kontrolę operacyjną przedłużoną. Jakieś musi być uzasadnienie tej kontroli operacyjnej, czyli coś musi wynikać z treści tego uzasadnienia, dlaczego inwigilowano mojego męża. Proszę pamiętać, że mój mąż nigdy nie popełnił żadnego przestępstwa. Do dzisiaj nie postawiono mu żadnego zarzutu, tak naprawdę niczego mu nie zarzucono. A zatem na czym oparto wniosek do sądu o to, żeby go w tak ofensywny sposób inwigilować? A zatem ja stawiam tezę, że w treści tego uzasadnienia może znajdować się spory potencjał kryminalny. Chciałabym zobaczyć ten wniosek o uzasadnienie kontroli operacyjnej. Czy to kłamano we wniosku, pani zdaniem? Ja tego wniosku nie widziałam, natomiast... Ale że jest to prawdopodobne, uważam, tak? Że to jest najbardziej prawdopodobna wersja zdarzeń. Jeszcze ciekawszy jest drugi wniosek o kontrolę operacyjną, ponieważ drugi wniosek o kontrolę operacyjną musi już zawierać jakieś informacje, z których wynika, że ta pierwsza kontrola operacyjna już coś wykazała, tak? Stawiam także taką tezę, że wniosek o drugą kontrolę operacyjną opierał się na tych pozyskanych
SMS-ach, następnie z telefonu mojego męża, następnie zmanipulowanych i później opublikowanych na antenie telewizji publicznej. Uważam, że tak mogło być, to jest bardzo prawdopodobne. Jestem przekonana, że w treści wniosków o kontrolę operacyjną znajduje się klucz do odpowiedzi na pytanie, co w rzeczywistości Pani się stało. Panie mecenasie, na koniec jeszcze jedna prośba o komentarz. Pani jako prawniczki, mówiła Pani o wielu wybitnych prawnikach, którzy już się w tych kwestiach wypowiadają, to ja teraz zapytam Panią o Andrzeja Zolla, który powiedział, że wszystko to, co się dzieje, jego zdaniem może być podstawą do unieważnienia wyniku wyborów roku 2019, wyborów parlamentarnych, rzecz jasna. No tylko problem polega na tym, że jeżeli Sąd Najwyższy, a tak się stało, potwierdził już prawdziwość i legalność, tak to nazwijmy, wyborów parlamentarnych, to w tej chwili nie ma ścieżki prawnej, która mogłaby podważyć wyniki wyborów roku 2019. Tak, ja znam tę wypowiedź pana profesora Zolla. Rzeczywiście pan profesor wyraźnie mówi, że sytuacja, która się wydarzyła, ta afera inwigilacyjna, miała wpływ na wynik wyborów parlamentarnych, ponieważ podważyła ich równość. Ja się oczywiście z tym zgadzam. Pan profesor mówi także, że gdyby Sąd Najwyższy, orzekając wówczas o ważności wyborów, wiedział o tym, co się wydarzyło, to mógłby o nieważności tych wyborów orzec. Natomiast w tej chwili pan profesor uważa, że nie ma rzeczywiście żadnej ścieżki, nie ma procedury do wznowienia tego postępowania i z tym nie będę polemizowała. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mecenas Dorota Brejza, państwa gościem super raportu. Dużo zdrowia życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to spotkanie i tą rozmową kończymy już dzisiejsze wydanie super raportu. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony poniedziałkowy poranek. Oczywiście zapraszamy na jutro. Wracamy we wtorek o godzinie 8:57. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Marcin Pszczółkowski, cała ekipa. Kłaniamy się bardzo nisko. Spokojnego, dobrego dnia. Mimo wszystko państwu życzymy i do zobaczenia jutro.